Zapraszam Państwa przy okazji także na The Township Races finał regat. Spotkać tam będzie można bordowców i uwaga, również specjalne stoisko pogoni Szczecinu z gadżetami. Mam nadzieję, że podczas finału regat poszukają Państwo stoiska pogoni Szczecin, bo warto, mam nadzieję, że będzie solidnie oblegany. No mam jeszcze tutaj dzisiaj dwie niespodzianki. Jedna urodzinowa dla Marysi, która dzisiaj za 21 urodziny kończy. No i Daniel składa Ci najlepsze życzenia. Mam nadzieję, Marysiu, że słyszysz i jesteś z tego faktu niezwykle zadowolony. Druga, witamy również dzisiaj szczecińskich seniorów na obiekcie imienia Floriana Krygiera z Fundacji Human Best. Oni również kibicują bordowcy. Powitajmy bordowców na drugiej części tego spotkania. Odsyłam Państwa oczywiście na oficjalną stronę Pogoni Szczecin. Tam relacja wideo, relacja foto, wszystko to, co najciekawsze dla bordowców, to, co najciekawsze dla kibiców granatowo-bordowych. www.pogonszczecin.pl. Warto zajrzeć również na Facebooka, tam już ponad 155 tysięcy granatowo-bordowych fanów. Zachęcamy go odwiedzać regularnie również Twittera, Instagrama, wszystko o pogoni na oficjalnych profilach klubu. No i dobra wiadomość, w kasie pozostał jeden słownie, jeden sympatyk, także za chwileczkę będziemy się nilo. Ogląda nas na tym stadionie. No i mam 8356. 8356. Chyba sympatyku ogląda się tutaj spotkanie Libero. Tą kartą na odmianę został Łukasz Urliga.
Brawo, brawo! Kapiłę, kapiłę! Śpicie! Thank you.
zespole gościnnym Łukasz Sekulski opuszcza boisko. W jego miejsce numer 18 Cilia Sheridan. Thank you.
tak? Przypominam o tym, że pomocy rządu i zmiany dojedziemy do nam przy pomocy autobusów i tramwajów podstawowych pod stadionem. Podobno na kolejną zmianę Henry Czerny opuszcza Lackę. A 28 numerem przygotowany Karol Siderski. Te autobusy oczywiście pomocy zabiorą Państwa z ulicy Witkiewicza 10 minut do zakończenia spotkania. No i te tramwaje dodatkowo z ulicy Witkiewicza też szybko i sprawnie zabiorą Państwa do centrum Szczecin. Na kolejną zmianę wysłowa Piotrowej relacji
Dariusz Lurinera. Nie wiem, jest numer 29 Marcin Listowski. Trzecia zmiana w zespole Jemironi Arrybas, Nowikowas, Augusta Placy, Dmytro Tomczynowski, jego miejsce numer 7, a jeszcze wcześniej Jarosław Szybor, który prowadzi to spotkanie, zarządził czerwona uzupełniania płynów.
był na pewno wypełniony Marcin Listkowski. Thank you.
jeszcze informacje dla kibiców prowadzących do spotkania i osób przybyłych. Policzam co najmniej 4 minuty do regulaminowego czasu gry w drugiej części meczu. Napomniany po raz drugi Łukasz Górnika, tym razem wykluczenie czerwoną kartką z gry tego zawodnika. Thank you.
Jarosław Przybył, to będzie dzisiejszy mecz ligowy. Zapraszam Państwa w środę, 9 sierpnia, na spotkanie Pucharu Polski z Lechem Poznań. Spotykamy się na tym obiekcie o godzinie 20. Mam nadzieję, że Państwa na tym meczu nie zabraknie. Do zobaczenia. Dzisiaj w 18 Syria na Syrii.